To zazwyczaj jeden z pierwszych instrumentów, jakie poznają w szkole dzieci. Wystarczy weń dmuchać, równocześnie zatykając palcami poszczególne otwory, by wydostały się odpowiednie dźwięki. Ale żeby każdy był czysty, trzeba na naukę trochę czasu poświęcić, a wyniki tej pracy oceniano dziś w klubie Strefa w konkursie Mistrz Fletu. Szkoły z Raciborza, Wodzisławia, Rybnika, Pietrowic czy Paborowa. Na konkurs, który odbył się dzisiaj w klubie Strefa, przyjechały reprezentacje z całego województwa. Za nami 19. edycja Mistrza Fletu. Co roku ten poziom jest coraz wyższy. Są zespoły, które przyjeżdżają już od jakiegoś czasu, są drugi, trzeci, czwarty raz, więc ten poziom siłą rzeczy rośnie. Nie jest łatwo, ale cieszymy się, że cały czas jest takie zainteresowanie, że młodzież, dzieci chcą grać. W konkursie, do którego należało przygotować po dwa świąteczne utwory, udział wzięły zarówno duety, jak i wieloosobowe zespoły, w których używano nie tylko fletów sopranowych, ale również tych większych. Wówczas harmonia odgrywała szczególną rolę. Taki duży zespół, na pewno jest więcej pracy, żeby to zgrać. Ale z drugiej strony, patrząc w duecie, każda osoba gra swój głos, więc jest odpowiedzialna sama za swoją melodię. Nie ma się na kim oprzeć, także... No tutaj pewnie komisja będzie miała różne zdanie i będziemy dyskutować na temat tego, co uznajemy za trudniejsze, a co może za łatwiejsze. Jak oceniacie swój występ? Mogło być lepiej, ale jest naprawdę super. Na ile głosów grałyście? W jednym na 4, a w drugim na 5. Wydaje mi się, że to było najwięcej, jeśli z tych wszystkich zespołów, które słuchaliśmy. A ile ćwiczyłyście? Trzy tygodnie chyba. Cztery nawet? Więc to nie było aż tak bardzo też dużo, ale mało też nie było, więc... A czy gra na flecie jest trudna? Zależy to, jak na to spojrzy, ponieważ można różnie grać na flecie i jak też pani widziała, jest dużo fletów, które tutaj były. Więc to jest też pojęcie względne. Nie grałyście tylko na sopranowych, prawda? Nie. Nie, nie, był jeden tenorowy. Tenorowy, to jest no, jak... Co? Jak poszło? No, wydaje mi się, że dobrze. Dałam sobie wszystko. Na ile głosów graliście dzisiaj? Na 4 głosy. Jak się gra w rozłożeniu na głosy? Powiedz. Bardzo fajnie, dobrze się gra. Na początku to było trudne, ale... Opanowaliśmy. Dużo ćwiczyliśmy. Tak, i... Wszystko z głowy czy z nut? Z nut. Czyli jedna. Tak. Czy w ogóle gra na flecie jest przyjemna? Czy robicie to tylko w ramach konkursu? Przyjemna. Ważne jest, żeby grać to, co się słucha na co dzień, co się lubi. Przed jurorami wystąpiło 14 zespołów podzielonych na dwie kategorie wiekowe, po czym komisja złożona z nauczycieli prowadzących na czele z organizatorem konkursu Marcelim Reszką udała się na obrady, by wybrać najlepszych. Na pewno istotny jest dobór repertuaru, stopień trudności tych utworów, ale najważniejsza jest intonacja, czyli czystość wykonania. Oczywiście również biegłość, oddech, to czy stosowane chwyty na fletach są poprawnie wykonane. Laureaci konkursu nagrodzeni zostali statuetkami i upominkami, a wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek.